Najwyższy czas, żeby sprawdzić, jakie uczucia kryją się w zeznaniach Bonnie. Tutaj w Phoenix Wright, Spirit of Justice. Pierwszy raz w grze mamy do czynienia z Mood Matrix, specjalną umiejętnością Ateny, dzięki której możemy w zeznaniach wysłyszeć lub wyczuć uczucia, które ma świadek podczas zeznawania. Naszym zadaniem będzie teraz odnalezienie sprzecznych do zeznania uczuć. Zaraz zobaczycie, co mam na myśli, jeżeli nie znacie tego z Dual Destinies. No więc, zeznanie to już znamy. Myślę, że Trucy może być tym, kto zabił pana Riosa. Nawet ona mogłaby przenieść ciało, gdybym użyła podnośnika scenowego. To jest zawsze takie piękne, widzieć te obrazki w Mood Matrix, bardzo to lubię. Szczególnie kiedy są tutaj pokazane rzeczy, które kompletnie nie miały nigdy miejsca. Ten wyraz twarzy Trucy przed chwilą. Byłam na scenie przez cały czas. Ale co za okropna pomyłka. Moja głupia pomyłka spowodowała Trucy kłopoty. Tyle kłopotów. Czuję się z tego powodu bardzo źle. Mam wyrzuty sumienia. Skoro czujesz się źle z tego powodu, że sprawiłaś Trucy kłopoty, to dlaczego czujesz też szczęście w tym samym czasie, kiedy czujesz smutek? Chyba to jest ta sprzeczność, którą tutaj szukaliśmy. Mam cię! Czyli widzicie, całkiem łatwy system, ale ja tam zawsze lubię zobaczyć sobie, jak to wygląda z tymi obrazkami, jak wygląda uwizualizowana wersja wypowiedzi świadka i szukanie tej zmiany w głosie, tak jakby, tego sprzecznego uczucia, tego prawdziwego uczucia, które wskaże nam fałszywe zeznanie. Jest to mój ulubiony, moja ulubiona specjalna umiejętność ze wszystkich tutaj w Ace Attorney. Obok tego, co potrafi Phoenix z Magatamą i Apollo ze swoją bransoletą. No i teraz nawet to, co nowe doszło w tej grze z tymi wizjami, to też nie podoba mi się aż tak bardzo jak Mood Matrix. Muszę przyznać, panienko de Femme, że naprawdę jesteś dziwną osobą. Nawet jeśli powiedziałaś, że masz wyrzuty sumienia z powodu twojej pomyłki, wydaje się, że czułaś szczęście z tego powodu. Au! Myślę, że odgadłem, dlaczego czułaś szczęście. To musi być dlatego, że to była premiera Trucy. Popełniłaś błąd. Sprawiłaś kłopot Trucy. Po pierwsze, dlaczego ktoś miałby się cieszyć, że błąd sprawił? Czy tam popełnił błąd? Chyba tym się nikt nie cieszy. No cóż, mogła się cieszyć tym, że to była premiera Trucy, że to był pierwszy występ i mogła w tym uczestniczyć i tak dalej, ale no to nie pasuje akurat do tej wypowiedzi. Zapewne ucieszyła się, że sprawiła kłopot Trucy, biorąc pod uwagę to, co już wcześniej od niej słyszeliśmy. Myślę, że byłaś szczęśliwa dlatego, że sprawiłaś wielki kłopot oskarżonej. Czy mam z tym rację? Chyba se jaja robisz. Czemu miałabym się cieszyć tym, że Trucy ma kłopoty? Jestem jej wielką fanką. Ponieważ widzieliśmy cię. Ach, teraz z tym przychodzisz. Nienawidzę jej. Brzydzę się nią. Nie cierpię tej Trucy Wright. Tylko dlatego, że jest trochę dobra w magii. Myśli sobie, że jest pępkiem świata. Więc na to właśnie zasługuje. Tak, świetnie. Pokazuj mi tą scenę po raz trzeci w krótkim czasie. To nie tak, że widzieliśmy ją w poprzednim odcinku, ale ludzie mogli zapomnieć po tych kilku dniach, prawda? Tylko, że zazwyczaj to, że Apollo coś słyszał albo coś takiego w poprzednich częściach, w sądzie nie miało wielkiego znaczenia. Na przykład w pierwszej części nigdy nie była mowa o tym, co się zdarzyło w pokoju z dowodami z Manfredem von Karma. Phoenix wiedział, że to nie jest istotne, dopóki tego nie udowodni i po prostu nie wspominał o tym, tylko wolał udowodnić, więc dlaczego Apollo teraz o tym wspomina? Skoro to nie ma wielkiego znaczenia tak naprawdę. Może ma to znaczenie dla Bonnie, że ona już będzie wiedziała, że nie ma czego ukrywać. Że już została nakryta przez Apollo i Atenę tak naprawdę.
Słyszeliśmy, jak mówiłaś, że nienawidzisz Trucy Wright. Że ucieszyło cię, że miała kłopoty i nawet powiedziałaś, że właśnie na to zasłużyła. Au! Można by powiedzieć, że trafiłem królika w głowę, he? Apollo, poziom dźwięku się zmniejszył. Gdybyśmy teraz tylko dali radę doprowadzić go do 0%. Więc, panienko de Femme, jesteś gotowa zeznawać, jak naprawdę się czujesz? Co? O co ci chodzi? Jestem Bonnie, słodki, uroczy królik. Jestem początkującym magiem, ciężko pracuję, by dogonić moją wielką idolkę Trucy. To właśnie taką postacią powinnam być. Sprzeciw! Rób tak dalej, panienko de Femme, i czekać się załamanie nerwowe. Po prostu bądź sobą. Pozwól sobie być tym, kim naprawdę jesteś. Kim naprawdę jestem? Dwie strony ciebie walczą między sobą i mogą poważnie zaszkodzić twojej psychice. Słyszę je. Dwa różne głosy, które walczą ze sobą w twojej głowie. Zamknij jadaczkę. Wydaje ci się, że wszystko rozumiesz, ale kompletnie nic nie wiesz. To znaczy, nie powinnaś mówić takich rzeczy jak to, albo mogę się zdenerwować. Panienko de Femme, jak długo jeszcze zamierzasz ciągnąć tą grę wilka przebranego za owcę? Nie możemy zakończyć tej terapii, zanim nie ujrzymy prawdziwej ciebie. Uwolnij swoją wewnętrzną dziką bestię! Au! Nie rozśmieszajcie mnie! Nic o mnie nie wiecie! Chcecie zobaczyć, kim naprawdę jestem? Dobra, patrzcie uważnie! Co do stu piorunów? Przebranie owcy? Co za bzdura! To przebranie królika, które włożyłam! I nie jestem wilkiem, tylko krwiożerczym wampirem! Nietoperzem z kłami i skrzydłami! A! Chyba właśnie otworzyliśmy puszkę Pandory. Nareszcie mogę skończyć z udawaniem przemiłej, dobrej, uroczej króliczycy! Czuję się wolna niczym nietoperz! Co tu się stało? Ale przynajmniej w końcu zobaczyliśmy jej prawdziwą twarz. Obrono! Wygląda na to, że wasza terapia tylko wszystko pogorszyła! A może i tak? Może to wcale nie jest jej prawdziwa twarz, tylko doprowadziliśmy jej do kompletnego niezrozumienia samej siebie. Z pewnością jest na to wszystko bardzo dobre wytłumaczenie. Mam rację, pani Sykes? Stworzyłam potwora. Spieprzyliśmy to? Hej, ty! Krabogłowy! Kto ja? Myślisz, że cieszę się, że Trucy ma kłopoty? Że wszystko idzie jej zbyt łatwo i że nie zasługuje na to, co ma? Wiesz co? Masz rację! Więc przyznajesz, że źle życzysz oskarżonej? Cóż, nietoperz i tak już uciekł z worka. Moja pomyłka była dziełem sztuki. Dzięki temu, że się wygłupiłam, biedna mała Trucy musiała wykonać tak ciężką pracę fizyczną. Gdy mówisz o ciężkiej pracy fizycznej, do czego nawiązujesz? Przez to, że postawiłam pana kapelusznika nie tam, gdzie powinien stać, Trucy musiała przesunąć oba ogromne podnośniki scenowe, by dostać się na scenę. To musiało być takie ciężkie, boki zrywać! To dziwne. Athena,
Czy mogłabyś dodać ostatnią wypowiedź do zeznania Bonnie? Dobra, zaktualizuję mod Matrix z nowymi informacjami. Hej, Apollo. Teraz mamy nową niezgodność w zeznaniu. Tak. Nareszcie się poślizgnęła. Więc co muszę teraz zrobić? Cóż, od tego momentu zostaje ci tylko zrobić to, co potrafisz najlepiej. Znaleźć sprzeczność w zeznaniu i przedstawić dowody, by je obalić. W porządku więc. Teraz cię mam, Bonnie the Fam. To się zrumowało nawet. I to jest kolejna... Może nie nowość, ale uzupełnienie. Bo zazwyczaj po terapii z Mood Matrix, jeżeli było jakieś zeznanie do poprawienia i tak dalej, przechodziliśmy do normalnego zeznania, gdzie widać postać i ją przesłuchujemy. Jednakże teraz, od tej gry, możemy od razu w Mood Matrix przejrzeć zeznanie i tam już natychmiast pokazać dowody. Czyli tak jakby nie musimy wychodzić z Mood Matrix, żeby wskazać dowody. To jest całkiem fajna sprawa. No więc, co teraz nowego tutaj jest? Tutaj mamy update. Nawet fryzura się zmieniła. Ogólnie bardzo podoba mi się zmiana teraz Bonnie. Lubię taką postać, którą teraz przedstawia, ale... Ta fryzura! To jest bad girl tak naprawdę. Wiesz co? Zasłużyła na to! Kihihihi! Dzięki temu... Musiała przesunąć podnośniki scenowe na dole. Tutaj jest coś dziwnego. Mianowicie... W zeznaniu Trusi... Powiedziała, że nigdy nikomu nie mówiła o tym, co musiała robić pod sceną, żeby dostać się na scenę. Nigdy nikomu oprócz nas nie powiedziała, że... Musiała przesunąć przenośniki, żeby naprawić tą pomyłkę Bonnie. Więc skąd Bonnie może o tym wiedzieć? Sprzeciw! To nie ma sensu. Co? Więc teraz myślisz, że zwariowałam? Nie, nie to chciałem wskazać. Ale nie słyszę, byś temu zaprzeczył? Panienko The Fam, pozwól mi powtórzyć twoją ostatnią wypowiedź. Dzięki temu musiała przesunąć podnośniki scenowe. Hi-hi-hi, dokładnie tak. I nadal mówię, że na to zasłuży... Ale skąd możesz o tym wiedzieć? Skąd wiesz, że pani Wright musiała przesunąć podnośniki scenowe? He? Według jej własnego zeznania, oskarżona nikomu nie powiedziała o tym, co zrobiła pod sceną. Co? Więc to niemożliwe, byś wiedziała o tym, co zrobiła. Chyba, że sama ją widziałaś. Widziałaś, jak pani Wright przesunęła podnośniki pod sceną, prawda? Gaaa! To jest piękny obrazek, to jest cudowne. Wezmę sobie to na tapetę, jeżeli znajdę w wyższej rozdzielczości. Co za piękny wyraz twarzy. Tak, twarz pełna szczęścia po prostu. Na taki dobry ubaw trzeba sobie dopiero zasłużyć. Udało ci się, Apollo! Poziom dźwięku, czy tam poziom zakłóceń wynosi teraz 0%. Ale panie Justice, czy to znaczy... Tak, wysoki sądzie, panienka The Fam również była pod sceną. Tam, gdzie zabito ofiarę. I raczej nie muszę tłumaczyć sądowi, co to oznacza. Jesteś wyrafinowanym kłamcą, panienko The Fam, i spektakularnym podejrzanym. Dlaczego? Tyle śniący czerwono kra... Dlaczego? Tyle śniący czerwony krabochłopcze? Mówisz, że ja zabiłem pana Ryusa? Mówię, że jest taka możliwość. Co więcej... Mówię, że masz solidny motyw, by zrzucić winę morderstwa na moją klientkę. Sprzeciw. O, teraz ty się jeszcze odzywasz. Bardzo przepraszam, że psuję obronie zabawę. Ale wydajesz się zapominać o bardzo istotnym fakcie. Ach tak?
O nie, ta groźna muzyka. Nagranie dla telewizji. Widać na nim wyraźnie, że panienka de Fa była na scenie przez cały czas. Cała publiczność była świadkiem tego faktu, włączając w to ciebie. O, tak. Jak mogłeś zapomnieć o tym, że sam byłeś w publiczności, Apollo? Sam się teraz wygłupiłeś. Wyruszyłeś na długą, bezsensowną podróż, tylko po to, by wrócić do linii startowej. Świadek nie mógł być w obszarze pod sceną, co oznacza, że jedyną osobą, która mogła zabić ofiarę, jest oskarżona. A! To chyba koniec imprezy. A! Ale panienka de Fam widziała coś, o czym nie mogła wiedzieć. Panienka de Fam wiedziała coś, o czym nie mogła wiedzieć. Chyba że zobaczyłaby to na własne oczy. Jak wytłumaczysz to, prokuratorze Satmadi? To całkiem proste. Oskarżona powiedziała o tym panience de Fam, ale potem o tym zapomniała. O, tak jasne, dla ciebie to jest zawsze takie łatwe. Jak oskarżona coś powie, to albo kłamie, albo się pomyliła, albo zapomniała. Ale jak ktoś inny coś powie, gdy jest ci to na rękę, to wtedy w 100% prawda. Ja nie wierzę tego człowieka. Ha, otwórz te bezużyteczne oczy i dobrze przyjrzyj się nagraniu. Skoro panienka de Fam rzeczywiście była pod sceną, to by oznaczało, że była na scenie i pod sceną w tym samym czasie. Była w dwóch miejscach w tej samej chwili? To wydaje się być jedynym wytłumaczeniem, które ma jakiś sens. To na pewno jest jakieś wytłumaczenie, ale nie jestem pewna, czy ma sens. A więc musimy sprawić, by miało sens. Wysoki sądzie, świadek był na scenie i pod sceną w tym samym czasie. Takie jest twierdzenie obrony. Słyszałem od pana już nieraz nielogiczne rzeczy, ale to jest po prostu absurdalne. Przewyższa wszystko, co wcześniej widziałem. Jestem pewien, że zmieni pan zdanie, gdy tylko wyjaśnię swoje rozumowanie, wysoki sądzie. Mój brzuch mówi mi, że blefujesz, ale spróbuję. No, Apollo też czasem blefuje, ale nie tak jak Phoenix. Apollo akurat częściej trzyma się faktów, niż po prostu blefuje na ślepo. Taka przyjemna jedna różnica za polem, ale czasem też mu się zdarza, to prawda. Więc, panie Justice, jak to możliwe, że świadek był w dwóch miejscach w tym samym czasie? Teleportowała się, były dwie Bonnie. Bonnie na scenie była fałszywa. No, zna sztuczkę teleportacyjną, ale to by nie miało sensu, bo musiałaby, nawet gdyby się przeteleportowała, to musiała przynajmniej raz być na dole, raz być na górze, raz być na dole, raz być na górze. I byśmy widzieli cały czas, że pojawia się i znika. Nie ma czegoś takiego jak czas między czasem. Przynajmniej nie w naszym wymiarze. Były dwie Bonnie. To jest jedyne wytłumaczenie, które ma jakiś sens. Były dwie Bonnie, wysoki sądzie. Gdyby tak było, wszystko miałoby sens, prawda? Dwie z nich? Dwie? Podejrzewałem, że masz kilka luźnych śrubek, ale teraz widzę, że kompletnie ci kilku brakuje. Czy jest w tej sali zestaw z narzędziami, wysoki sądzie? Myślę, że dwie, nie, trzy śrubki do głowy powinny wyprostować jego jadowity umysł. Pewnie przeczytał sobie kilka przysłów w jakiejś książce turystycznej i teraz nimi rzuca na lewo i prawo. Dobrze więc, strażniku, czy mógłbyś... Chwileczkę! Nie, czekajcie! Proszę wysłuchać mojej argumentacji! Dobrze więc, przypuszczam, że nie zaboli przynajmniej wysłuchać, co masz do powiedzenia. W przeciwieństwie do śrubek w głowie. Jak zauważono wcześniej, panienka de Fam jest pokazana na nagraniu przez cały czas. Ale w tym samym czasie obserwowała panią Wright pod sceną. Jedynym możliwym wytłumaczeniem jest, że istnieją dwie Bonnie. To brzmi prawie tak, jakby miało sens. Co o tym myślisz, prokuratorze Satmadi? Ten uniżony sługa świętej matki uważa,
że nie mamy czasu do stracenia, by wymienić obronie śrubki. Ale Apollo, to nierealne, by jedna osoba była dwoma osobami. Ale przecież nie musimy się trzymać realizmu, przecież mówimy tu o magii! To takie piękne, że Apollo w tej sprawie zachowuje się tak, jakby logika nie miała żadnego sensu i tylko magia jest potrzebna, że wszystko jest magia, nie trzeba wytłumaczenia. Biorąc pod uwagę, że wcześniej to on był zawsze tym, który do Ateny mówił: potwory nie istnieją, magia nie istnieje. Musisz patrzeć na to logicznie, Atena. Zawsze taki poważny i w ogóle taki trzymał się ziemi i taki nudziarz, a teraz to wszystko jest magią. Więc jeśli Bonnie the Fam na nagraniu jest prawdziwą Bonnie, to ta Bonnie przed nami jest tą, która była pod sceną. Ta Bonnie the Fam jest naszą drugą Bonnie. Ach tak? Nazwijmy ją Bonnie 2. Od teraz. Myślę, że mam dowód, który jest w stanie udowodnić, że Bonnie 2 naprawdę istnieje. O! Więc proszę zaprezentować ten dowód, panie Justice. Co udowadnia istnienie drugiej Bonnie? Pamiętacie, że gdy badaliśmy sarkofag, znaleźliśmy odciski palców, które były nieznane, niezidentyfikowane. Nie wiadomo, do kogo należą. Co jeżeli należą do drugiej Bonnie? A masz! Co to? Podczas naszego śledztwa znaleźliśmy niezidentyfikowane odciski palców na trumnie, które były na scenie. Która była na scenie? Na trumnie ze sceny. Te odciski najprawdopodobniej zostawiono tam podczas występu. Ale nie zgadzały się z odciskami palców żadnej osoby, która była związana z tą sprawą. Odciski palców trzeciej nieznanej osoby? Nie powiedziano mi o tym. Zająkał się! Emma musiała to przed nim ukryć, co? Dziękuję, Emma. Dzięki. Gdyby nie to, to w końcu można go jakieś z równowagi wywrócić. To jest chyba jego problemem. Gdy nie zna wszystkich faktów i nie jest idealnie przygotowany, nie poradzi sobie gość. Musimy to wykorzystać do naszej przewagi. Więc pytaniem jest, do kogo te odciski palców mogą należeć? Panienko de Fam, albo raczej Bonnie 2. Te odciski palców należą do ciebie, prawda? Dosyć tej głupoty! Jedna osoba nie może być dwoma. Te odciski palców niekoniecznie zostawiono podczas występu. Mogło to być kiedykolwiek. Sprzeciw! To nie w twoim stylu tak łatwo stracić głowę, że zostałeś wytrącony z równowagi, prokuratorze Sadmadi. 3. Z pewnością wiesz też, że to kiedy zostawiono odciski palców nie jest głównym problemem. Co chcesz przez to powiedzieć, panie Justice? Pytaniem jest, do kogo należą te niezidentyfikowane odciski palców. Na pewno nie do Bonnie the Fam. Ale co jeśli należą do osoby, która stoi przed nami? O! Masz na myśli, że Bonnie 2 jest tą drugą Bonnie? Czy właśnie to sugerujesz? To niedorzeczne sugerować, że te odciski należą do świadka. Ja mówię, że muszą należeć do kogoś innego, jakiegoś nieznanego indywiduum. Prokuratorze Sadmadi, czy możesz na nią spojrzeć i nadal twierdzić to samo? Na co się gapisz? Zrób zdjęcie i będziesz miał wtedy na dłużej coś z tego? Jak to możliwe? Jeśli sprawdzimy jej odciski palców, jestem pewien, że będą się zgadzały z tymi niezidentyfikowanymi. Więc jak będzie, Bonnie? Odciski palców, które nie należą do prawdziwej ciebie, należą do ciebie, czyż nie? Bonnie 2? Aaaa!
Świadku, czy to, co mówi obrona, jest prawdą? Hi-hi-hi. Dobra, przyznaję się. Te odciski palców należą do mnie. Więc to oznacza, że nie jesteś Bonnie the Fam? Co? Żałosne. Pięknie widzieć Satmandiego w takim stanie. Już się nie mogę doczekać. I to wszystko dzięki Emie. Czy naprawdę są dwie Bonnie? Nie. Jest tylko jedna Bonnie. Dlatego, że ja... Nazywam się Betty. Betty the Fam. Co? Panie i panowie w sądzie, nadszedł czas na cudowny występ magiczny, pełen wrażeń. Odetchnijcie ze zdumienia, podczas gdy ta królicza iluzjonistka wykona swoją magię teleportacyjną. A teraz patrzcie uważnie. It's showtime! Zniknęła! Wow! Wow! Więc tak działa sztuczka teleportacyjna? Naprawdę są dwie Bonnie! I tylko po parasolu i fryzurze można było się teraz kapnąć, czy jest coś innego. Co za niesamowita sztuczka! Świadek nagle się rozdwoił! Żadna w tym sztuczka. Nie ma tu również żadnego myku. Jesteśmy po prostu bliźniaczkami. Co? Bliźniaczki? Więc to tak działa sztuczka teleportacyjna. Od naszego debiutu zawsze musiałam się ukrywać lub udawać, że jestem Bonnie. Cała urocza i słodka i przesadnie dobra. Nie macie pojęcia, jakie to było stresujące. Ale teraz już nie muszę się więcej ukrywać. Tak jest. Dni naszego ukrywania się w końcu skończyły. Ich osłona padła, ale wydają się one być z tego całkiem szczęśliwe. Więc która z was jest tą miłą Bonnie the Fam, z którą rozmawialiśmy w garderobie? To byłabym ja w takim razie. A ta Bonnie o ostrym języku, którą widzieliśmy z Krytyk Radżą pod sceną, była... Hej! Kto niby ma ostry język? Teraz wszystko ma sens. No tak, możemy teraz zgadywać, która Bonnie jest którą. Pamiętacie, może spotkaliśmy sobie na początku rozdziału, jeszcze przed występem, w garderobie Bonnie, która mówiła, że oj, może wyjdzie coś nie tak, tak łatwo się pomylić i wtedy wszystko będzie końcem. To wtedy była Betty. Można to wyczuć. I dlatego później, kiedy spotkaliśmy prawdziwą Bonnie, tą miłą, grzeczną i uroczą, to ona wtedy nie wiedziała, że jesteśmy przyjaciółmi Trusy i myślała, że jesteśmy złodziejami. Czyli jedna jest tą naiwną, przesadnie grzeczną i uroczą króliczycą, a ta druga jest po prostu wampirzycą, która jest zła, wulgarna i... i ma problemy z nerwami. Bardzo podoba mi się ten koncept, że mamy tutaj bliźniaczki, które tak bardzo się też różnią od siebie. Tylko szkoda, że w ten sposób zepsuliśmy sztuczkę teleportacyjną. Więc, panie Justice, to raczej drastycznie zmienia fakty tej sprawy, nieprawdaż? Z pewnością tak. Podczas występu to Bonnie była cały czas na scenie. Więc Bonnie nie mogła popełnić zbrodni. Ale Betty z drugiej strony była pod sceną i miałaby szansę na jej popełnienie. Tylko nie zerwi sobie różańca na jutę? Cóż, więc mamy teraz dwóch podejrzanych. Chwila! Czekaj no chwilę! Rakogłowy. Ja tego nie zrobiłam. To prawda, Betty może jest dość wulgarna, ale na pewno nigdy by nikogo nie zabiła.
Hej, niby kto jest wulgarny? O, no, gadaj, he? To też jest taki element, który kocham. Chwileczkę. Proszę, zachowajcie swoje rodzinne sprzeczki, czy tam rodzeńskie sprzeczki na później. Betty, miałaś być w obszarze pod sceną podczas występu. Nie, musiałaś być w obszarze pod sceną podczas występu. Inaczej nie mogłabyś zobaczyć, jak Trucy przesuwa podnośniki scenowe. Więc co dokładnie robiłaś tam na dole? Dobra, będę zeznawała. Wszystko, by pozbyć się... ciebie z moich pleców. Prokuratorze Satmadi, Betty DeFam jest gotowa, by zeznawać. Co powiesz? Betty, okłamałaś tego pokornego sługę świętej matki. Hej, a co innego miałam zrobić? Nie mogłam tak po prostu pozbyć się naszej osłony i zrujnować całą magię. Kihihihi. Poza tym, czy pójdę teraz do tego twojego zmierzchłego piekła? Czy jak ty to tam zwiesz? Za to, że kłamałam, co? Owszem, jednakże nie zdarzy się to po twojej śmierci, a raczej... Powinienem dać ci przedsmak twojej kary w świecie śmiertelników. W piekle przesłuchaniowym. Aaaa! No więc, Betty DeFam, proszę wytłumaczyć sądowi, co dokładnie robiłaś pod sceną. I to od teraz będzie konceptem tej, no, tego przesłuchania i ogólnie tej rozprawy, dopóki nie będziemy mieli już wszystkich informacji od Bonnie i Betty. Bonnie będzie coś mówiła, Betty będzie coś mówiła, a Bonnie będzie to uzupełniała. To będzie piękne. To prawda, miałam sprawy do załatwienia pod sceną ze względu na nadchodzącą sztuczkę. To była ognista sztuczka, prawda? Ta, którą pan Rios miał wykonać. To prawda. To bardzo niebezpieczna sztuczka, więc musiałam się upewnić, że będziemy przygotowani. Było to zapisane w skrypcie i tak bardzo chciałam zobaczyć tą sztuczkę, ale... nic z tego nie wyszło przez ten wypadek. Zamknij się, zaraz coś wykrakasz. W każdym razie byłam bardzo zajęta. Tak, o wiele zbyt zajęta, by mieć okazję na zabicie pana Riusa. Tego jeszcze nie było, podwójne zeznanie. Cóż, to było całkiem... różne. Kihihi, i co powiesz na to? Nieskazitelne zeznanie i alibi w jednym. Nasza magia jest prawdziwa, to żadne sztuczki czy triki. O Boże, ona lata! Naprawdę ona lata! Wysoki sądzie. Widać, że jest podtrzymywana od dołu. Powinieneś udawać, że tego nie widzisz. To taka mała rzecz, którą zwiemy etykietą. Ale... nie mogę nic na to poradzić. Zawsze, gdy widzę sprzeczność lub niezgodność, po prostu muszę ją wskazać. No dobrze. Obrona może zacząć swoje przesłuchanie. Apollo zniszczył sztuczkę. I to przesłanie będzie... świetne. Ale zostawimy sobie to na następny odcinek. Dzisiaj chyba już wystarczająco wrażeń mieliśmy. Więc jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Przez ten myk, że są bliźniaczkami, to całe udawanie, to... obie te postacie są tak jakby jednością i muszę powiedzieć, że w tej grze do tej pory bardzo wysoko są w randze. Też w porównaniu do innych postaci. Bardzo lubię to, ale no, trudno by je postrzegać osobno. One muszą być razem, żeby to jakoś wypaliło bardzo. No ale cóż, jak wam się podobało to, co dzisiaj odkryliśmyśmy? Pamiętam, jak czytałem w poprzednim odcinku wasze teorie, że może Betty
ma rozwojenie jaźni i dlatego tak się zachowuje. To też byłoby ciekawym konceptem, ale to jest chyba lepsze nawet. Bo ona miała dwie role do grania. Bo cały czas musiała udawać Bonnie i co jakiś czas jej prawdziwe ja się przechodziło, zwyciężało i pokazywało się. Dlatego to wyglądało, jakby miała naprawdę dwie osobowości, a tak naprawdę była aktorem, który ma problemy z okazaniem spontanicznej reakcji i wypada wtedy z roli. No dobrze, do następnego. Na razie, cześć.